Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia, Święto Patronalne Caritas. W całej Polsce dzisiaj sygnujemy ten dzień jako Dzień Dobra. We wszystkich diecezjalnych Caritas świętujemy, bo to święto ludzi Caritas, wolontariuszy, pracowników, którzy dzisiaj właśnie gromadzą się na świętowaniu, na radości, na śpiewaniu. Oprócz tego ten dzień dzisiaj to pierwszy dzień świąt wielkanocnych naszych gości z Ukrainy. Dzisiaj również z nimi świętowaliśmy w domach, w których mieszkają, w których ich gościmy, w domach Caritas, w miejscach, w dużych miastach, gdzie też zamieszkują. U nas w Poznaniu, na międzynarodowych targach poznańskich, mieliśmy okazję też poświęcić pokarmy i z nimi usiąść do wielkanocnego stołu. Święta patronalnego Caritas, Niedzieli Miłosierdzia, zorganizowaliśmy w Kościele Nawiedzenia tu w centrum Poznania spotkanie dla naszych wolontariuszy i darczyńców. Chcieliśmy im podziękować w sposób szczególny kilkoro wyróżnionym firm, instytucji, które bardzo pomogły i Caritas, i potrzebującym w minionym roku, w latach pandemii i obecnej sytuacji kryzysu na Ukrainie.